Witamy widzów po krótkiej przerwie. Jedzie Kiwi, wypoczęty po urlopie. Dzień dobry. Siema. Słuchaj, sytuacja jest zajebiście trudna. Czekaj, przymknę światło. Słuchaj, trafił się nam pacjent. To zawsze jest taka sama sytuacja. Ktoś robi, ma jakiegoś tam diesla. Ogólnie temat dziś będzie o turbosprężarce regenerowanej. Czyli też tak, trochę proza życia. Zyskamy wielu wrogów. Nie, to jest proza życia taka, że słuchaj, jest taka sytuacja zawsze, że turbina z diesla zawsze odchodzi spektakularnie z samochodu, nie? No bo się ukręca, tak? Się ukręca to turbo, pęka ta ośka, generalnie ta, wiesz, olej się leje do tego, czasami potrafi się rozkręcić, bo zacznie chodzić silnik na oleju tym z interkulera, z turbo. I sprawa jest taka, że idzie samochód do warsztatu, nie? W takim warsztacie no, powstaje propozycja, żeby zregenerować turbo. Czyli, że damy do pana. Słuchaj, tych panów od turbin jest teraz tak, bo to wiesz, był pewnie jakiś, no nie wiem skąd to się wzięło. Moja teoria jest taka, może błędna, że to jest na te, wiesz, takie na unijne środki po prostu, na likwidację bezrobocia w tych, po prostu ludzie sobie pobrali wyważarkę do tych turbin, co tam gdzieś tam w Polsce produkują, jakieś urządzenie do ustawiania tego. No i tak, firma Garrett, która produkuje sprężarki tu w ogóle, nie produkuje w ogóle, nie udostępnia części do regeneracji turbin. Ale oczywiście życie nie lubi próżni, no i się nagle zrobiły, wyspecjalizowały firmy w Chińskiej Republice Ludowej, no i one generalnie produkują te zestawy. No i generalnie polega to na tym, że tam, gdzie jest biznes, tam oczywiście tam jest. No i są jakieś chińskie rzeczy, takie niewiadomego pochodzenia, jakichś tam firm lepszych i gorszych. Nawet wśród tych chińskich firm się nawet jakieś tam, wiesz, zrobiły lepsze firmy i gorsze do tego. No i generalnie są do tego, do tego części. Zestawy naprawcze. Tak. No i na czym to polega? To finalnie jakoś tam funkcjonuje takie turbo, nie? Po prostu wóz zapala, polega to na tym, że wóz zapala. Po pewnym momencie, jak tam nakład to złoży, przestaje dymić. No i jedzie, tak? No i na tym generalnie sprawa się kończy, bo znam wielu ludzi, dla których samochód w dobrym stanie technicznym to jest taki, który ma co, no tak, 3-4 koła, świeci się choć z jedna lampa, no i da się tym jechać, nie? Z biedy. No i oni uważają, że to jest, że już jest wszystko w porządku, tak? Że tutaj no, już naprawdę samochód ma w stanie idealnym. No wiesz, jest spora rzesza ludzi, no, która wymaga jakby trochę więcej od samochodu, czyli wie, jak to powinno działać. No to oczywiście tych jest mniejszość, to w ogóle nie ma takich ludzi. No i temat jest taki, że z takim regenerowanym turbo, tak jak ten wóz, na nim będziemy tutaj testować, o, ten ma świeżo zregenerowane turbo, jest naprawdę wszystko ładnie wypiaskowane, no bo to się piaskuje, że to wyglądało jak nowe. No, czyli taka obróbka ścierna, jakby ktoś nie wiedział, to te piaskowanie. To, czyli taka wykańczona, no taka, żeby to było ładne, nie było tego. No składają z tych jakichś gratów na jakimś urządzeniu, które na stałym przepływie, którego w samochodzie nigdy nie ma, no nie ma stałego przepływu. Na stałym przepływie coś tam się reguluje. Kładzie się to na wóz, no i ten samochód jedzie, nie? Po czym następuje telefon do tunera. Każdy odbiera taki telefon raz dziennie. Każdy, kto jest z tej branży, odbiera raz dziennie ten telefon. Zrobiłem turbo, jest nowe, tylko ten samochód mi tak jedzie... Skrada się. Nie, że nie można ze świateł zjechać. To jest taka sytuacja w dieslach, to ładnie widać, że dojeżdżasz sobie do... To skręt w prawo, kładziesz bieg. Drugi, skręcasz... Dodajesz gazu i nic. Stoi. Bo sprężarka nie generuje ciśnienia. Mam jak VCDS-a, zobaczymy, czy da się połączyć ten samochód i odebrać jakieś dane, jaki jest rozstrzał między zadanym. Po czym mam sprężarkę właśnie regenerowaną, ale oryginalną, przez fabrykę. Czyli taka fabryka powinna mieć. Przychodzi w pudełku, w kartonie, oryginalna sprężarka regenerowana przez firmę Garrett. Jest taki produkt, nazywa się Garrett Reman. O. I można z tego śmiało korzystać i te sprężarki są dobrze ustawione. Są z tych części, co trzeba, zrobione, czy z fabrycznych. Środek jest fabrycznie nowy, obudowy wykorzystują, wiesz, bo są obudowy drogie, no i to w jakiejś tam tańszej formie jest sprzedawane i to wtedy działa. O. I zobaczymy teraz na tym samochodzie, tu jest świeżo zregenerowane turbo, ono przyszło na zrobienie programu i też dla nas do odcinka, żeby ten samochód się... Ja stwierdzam, że tutaj to turbo po prostu jest szmata, bo moim zdaniem
Diesel, który wstaje, ma maksimum momentu obrotowego przy 3000, no to nie rokuje. Za późno. Nie, no nie, nasze kręci się do 4. No, gdzie, no to wiesz, potrzebujesz do dolnych partii, więc chodźmy... Czyli dzisiejsza proza życia stacjonarnie. Stacjonarnie. Porównanie turbin. Znaczy nie porównanie turbin. No trochę tak. Czy warto kłaść regenerowane turbiny? To jest bardzo... Bardzo temat na czasie. Czy kłaść turbo za 600 zł? Takie wiesz, jak otworzysz stronę na Allegro, to tam z 50 jest tych firemek, które generalnie kładzie takie turbiny. Zajebisty temat. Wyślij swoją, oni ją zrobią i będzie kurwa miód malina. Zaraz ci pokażę, jak to wygląda. Dobra. No. Także temat tych regenerowanych sprężarek jest bardzo ten, ponieważ to jest robota obok tematu i ona mi się zajebiście nie podoba, to co jest zrobione. W takich samochodach. No już tyle razy miałeś okazję coś mówić na temat tych turbosprężarek. A przyszedł ten dzień, że mogę to pokazać. Właśnie. No. A temat należy docenić, bo jest bardzo trudny. Bo trzeba samochód, który ma jest dieslem, popularny, no bo to jest 1.9 diesel z Renault i ma zregenerowane turbo tak jak lubię. No, czyli jak każde. Każde turbo tak samo działa. Ono, tak jakby, ja jestem zdania, że w niej nie działa geometria, ta VNT, czy ta zmienna geometria nie działa, tylko ono się później rozkręci już tylko z przyczyny różnicy ciśnień. Mhm. Że to ciśnienie już się zrobi tak duże w kolektorze, że ono się wreszcie rozbuja. Mhm. A może, no, znaczy większość na pewno wie, no bo to wszyscy jakby z branży wiedzą. No turbosprężarka to jest dosyć proste urządzenie, jak masz je w ręce, a dosyć skomplikowane, choćby ze względu na prędkość wirnika. Mhm. Wirnik się kręci 150 tysięcy obrotów na minutę. No kurde, dużo, no. No. 150 tysięcy, nie? Można sobie podzielić przez sekundy to, ile to jest na ten. Dlatego wydaje mi się, że albo one się źle kręcą, albo nie wiem, gdzie jest przyczyna, że wóz nie jedzie. No ale zobaczmy, może się mylę, może nie jest do końca, to jest tak, może to nie jest do końca... Czyli tutaj na tak. VCDS-ie będziesz próbował wykazać... Znaczy, nie. Różnicę między to zadanem. To jest jakakolwiek... Diagnostyka. Znaczy, diagnostyka. Mhm. Niestety z takimi samochodami jest zawsze problem. Czyli co? Zmieniliśmy VCDS-a na... No nie, na VCDS nie łączy się z tym samochodem. Te takie problemy, zawsze są problemy. Te samochody są japońskie, silnik, wiesz, elektronika Boscha, silnik z jeszcze z jakiegoś innego samochodu. Taki ulep jest trochę fabryczny ten samochód. Mhm. Trochę z tego, trochę z tamtego. Ten samochód za wiele nie ogarnia. I to jest oczywiście, samochód nie dymi. Więc te turbo jest zregenerowane, jest wszystko dobrze, można byłoby powiedzieć, nie? Wystarczyłoby tylko, żeby pan tuner przyszedł i zrobił zajebisty program pod te nowe turbo. No i czekaj, wiesz co, no musimy się jakoś zmieścić, bo tą kurde... No to ja ci zrobię tu miejsce, dobra, tak. Dobra. Ktoś tu piano kraftów nie drugi zapnęli. Czyli co będziemy mierzyć? Engine speed, no, nie, no, turbo pressure... No nic więcej, ten i przepływ, tak? Przez przepływomierz. A ile ten wóz powinien mieć seryjnie? 129. No tutaj wiesz, jakby cudu nad Wisłą nie ma. To jedźmy. O kurde. Długo, długo nic. Brakuje czterech. No, do konie bym się nie zabijał. No. To jest samochód bez softu, bez niczego, nie? W sensie seryjny soft. Tak. Mhm. Seryjny soft na regenerowanym turbo. Teraz temat jest... Co jest? Gaszę? Dobra. Temat jest, proszę Państwa, taki. Mhm. Można przyjąć tak z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa, że krzywa momentu obrotowego, czyli ta niebieska, mhm, odwzorowuje narastanie ciśnienia w kolektorze. Mhm. To już wiele razy sprawdzałem, jeżeli można, żeby tu podłożyć jeszcze jeden ten podłożyć wykres byłby ciśnienia w kolektorze, to mniej więcej wyszedłby tak, nie? Mhm. To turbo, no i zobaczcie Państwo, mili.
że on osiąga 300 N, ten samochód w końcu osiągnie, ale przy prędkości obrotowej 2705. Mhm. A zobacz, a tu gdzie trzeba nim jechać, czyli tu gdzie trzeba powiedzmy nacisnąć i jechać, powiedzmy tym samochodem, na przykład przy obrotach 1300, to on ma tych momentu ma 160. Czyli na poziomie takiego samochodu powiedzmy trochę może za mało, ale przy 1800 ma dopiero 200 N. Ten samochód będąc ma taki ciężki i taki duży. Po prostu to turbo tak ładuje, że tak późno wstaje. Co sobie zapiszmy jako nasz referencyjny. Podmienimy turbo na te drugie i prowadzimy dalej obserwacje, czy to jest lepiej, czy to jest gorzej. Zajebiście. Tak to wygląda Dobry na razie. Dobry plan. No niestety stacjonarnie, bo ciężko mi jest w głowie znaleźć jakąś kategorię dla tego samochodu, nie wiem, jakieś brodzenie do rusterek no. W rzece czy coś, no nie wiem, jak to testować, no nie ma w tym tego nie, tam testy testami, ale temat okazał się ciekawszy. Moim zdaniem niedopuszczalny jest taki wykres z hamowni i na przykład tu nie da się, jestem na 200% przekonany, że robiąc taki standardowy soft, to może masz chęć, możemy zrobić, jeszcze spróbować na tym zrobić softa, co soft poprawi w tym. No dobra, to spróbujmy zrobić. Bo, słuchaj, sprawa jest taka, moim zdaniem nie da się, bo wszyscy mówią, ci co robią test turbosprężarki, to trzeba pojechać do dobrego tunera, niech on po prostu tą sprężarkę wcześniej włączy. Do kiwi włącz wcześniej. Nie, no weź, no. Czyli po prostu wymóg, jakby jest takie coś jak wymóg ciśnienia i ten po prostu komputer czeka, aż to ciśnienie się zbuduje, no ale ono się nie buduje, no i dlatego nic się nie dzieje, tak, samochód nie jedzie, nie? No to pomysł masz dobry. To można jeszcze spróbować softa zrobić, zmierzymy, to będzie mieć dwa pomiary. Przy czym to jest oczywiście błąd, czyli to jest tak, jak się nie powinno zrobić. Przyjeżdża samochód z zepsutym turbo, to się nie należy na nim robić softa, tylko panu powiedzieć, że trzeba turbo wymienić na nowe. Albo to, wiesz, albo używane, ale no powiem szczerze, te regenerowane to tak. No tu jest, nie wstaje, jak widać. No zgadza się. Dobra. Dobra, to idę softa jakiegoś tam trzeba raz dwa trzy zrobić, bo to jest łatwy samochód, to jest elementarz młodego tuningowca. Soft do tego samochodu. Są dwa takie samochody, które trzeba umieć zrobić o 12 w nocy. 1.9 CDT i 150 koni. To jest elementarz ten. No i takie renówki, początki DC16, to powinno się po prostu robić tak od strzała. Witamy po przerwie. Witara po przerwie. Widziałeś kiedyś takim autem? Nie, ja nie lubię samochodów terenowych, nie lubię tej pozycji za kierownicą. Ja już mówiłem kiedyś o tych SUV-ach, że ja to nie lubię. Ja też. No, nie, ale kwestia gustu. Rozumiem, że tam są ludzie, którzy tam, wiesz, to lubią, ale jakoś zakłóca to moją estetykę. Softcik to łatwy w tym, a jeszcze taką ma ciekawostkę ten samochód, że on przy programowaniu gubi wtryskiwacze, kody wtrysków gubi, ale te urządzenia do zapisywania softów jakby przywracają jeszcze raz. Więc to nie jest żaden problem. Ciekawe. No kod wtryskiwacza, taki kalibracyjny. To jest jakieś zabezpieczenie? Czy... Nie, to jest każdy wtryskiwacz wychodząc z fabryki jest jeszcze dokalibrowany, żeby idealnie chodził. I generalnie te minimalne różnice pomiędzy wtryskami, jak są cztery, są na jakichś tam pomiarach ustalone i trzeba jeszcze wpisać do sterownika, żeby on jeszcze dokalibrował ten i co, on sobie zapamiętuje to, co było za nim, cokolwiek? Nie, wpisujesz ten kod. I to jest normalny kod taki, chyba tam ileś tam cyfr ma, nie wiem ileś tam. I generalnie to są od czterech wtrysków i bez tego wóz później jak on zgubi te wtryski nie odpali. To co? Soft zagrany? Soft zagrany, to tylko czekaj, no to jeszcze ten do omówienia. Właśnie, to zagranie softu ma na celu tylko zrobienie, pokazanie tego, że nie jesteśmy w stanie niedoskonałości turbosprężarki wyciągnąć softem. Ale też będziemy mogli... Bo w softie każesz na przykład dmuchać więcej o 200 milibarów na przykład, nie? Ale ona i tak tego nie robi. Więc i tak siłą rzeczy ten samochód pójdzie tylko dlatego, jeśli pójdzie, że ma po prostu podniesione parametry. Duration, czyli duration wypełnienie tego, ma wcześniejszy wtrysk i 200 milibarów. I to jest taki podstawowy soft, który się robi w tym samochodzie. No ale po zmianie turbosprężarki będziemy mogli porównać i serię, i tak, soft. Taki jest plan ćwiczenia. Także bardzo ciekawe porównanie z tego wyjdzie.
139. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że 10 koni się udało zrobić, ale nasz to turbo w dalszym ciągu, weź zobacz ten moment. Do tego, do 2000 obrotów, na dobrą sprawę, do 2000 obrotów absolutnie żadnej zmiany. Mimo, że... zadane jest więcej. Że... zaraz będziemy analizować. Że wymóg jest większy, wszystko jest więcej. Zobacz, to się dzieje od 2000 obrotów dopiero co jest jakaś zmiana. Mhm. Trochę późno, jak na Dizda? Nie, no to jest dramat, nie? To nie tak powinno być. Sprawa, nie? No dobra, to co teraz? Wyjeżdżamy. No trzeba tylko sprężarkę położyć, no i przerwa, nie? Tak jest. Jestem. Wiesz, rzecz, którą widziałeś pewnie milion razy, że tu nie ma nawet nic do opowiadania. No. Wiesz, Gareth jak robi tą swoją Reman, czyli tą swoją fabryczną regenerację, no daje nowy numer tej sprężarce, przyklejają swoją tabliczkę, tą znajdą nową. Nie wiesz, ja podejrzewam, że cała rzecz tkwi, widzisz tutaj, w ustawieniu tych śrubek. Bo sprężarka taka, jak to wszystko działa? No. To poczekaj, może zacznę. Jak to działa, nie? No wszyscy wiedzą pewnie, bo wszyscy są z branży, wszyscy wiedzą, jak to działa takie turbo. Ja nie wiem. Ale to załóżmy, że jest tak, że uruchamiasz samochód. Tak. To wtedy zawór, ten tak zwany N75 jest... Zawsze mnie to zastanawiało, czemu N75. Oj, wiesz co, to chyba jest jakaś nazwa zwyczajowa. To w Volkswagenie taką się nazywał i wszyscy zaczęli o tym mówić. To jest po prostu tak jak Adidasy. Jak no. Adidasy, no, tak, no chciałem no, też to powiedzieć. No. I słuchaj, teraz tak, uruchamiasz samochód. Zawsze widzę, jest pompa podciśnienia, taka wakum pompa, która będzie sterować tą sprężarką. No, czyli to zobacz, czyli odpalasz ten samochód i ta sprężarka robi takie coś. Widzisz? Ten ruch. I on, ten ruch jest niekontrolowany, kontrolowany jest tym ogranicznikiem, widzisz, i długością tej sztangi. A weź zapompuj jeszcze raz. No zobacz, no nie, no to mogę cię teraz opuścić. Aha. I teraz uruchamiasz samochód, patrz, idzie, zobacz. Tylko czekaj, bo mam, ona jest dwustronna, o teraz. Nie, w tą. A, to jest nie w tą stronę, poczekaj. Ja spoko, nam palę. O. Aha. Ona, patrz, chowa się. Zawsze idzie do tego momentu, do odbojnika, do tego, do ogranicznika. Widzisz? Tak. To jest pierwsza regulacja, jakaś tam. Czekaj, zrobię zooma, żeby było dobrze widać. Jest. No i teraz zobacz, jak ona... I teraz patrz, co się dzieje. Spaliny sobie idą, wiadomo, tędy. I zmienna geometria, czyli zestaw tych płytek takich, to można sobie znaleźć w necie, próbuje, czeka, że próbuje jak najszybciej rozpędzić to turbo. Czyli dmucha jakby na brzegi tego wirnika, żeby go jak najszybciej rozpędzić. Tak. Jeżeli go rozpędzi, tak, komputer zobaczy, że ciśnienie zostało, ten komputer silnika zobaczy, że ciśnienie zostało uzyskane no. No to wtedy zrobi to, co ja teraz, patrz. Czyli spuszczasz ciśnienie. Upuszcza trochę, nie? I się trochę. Wiesz, w sposób kontrolowany już z mapy do ładowania w samochodzie. Patrz, to może być tyle, to może być tyle, to może być tyle, albo jeszcze mniej, albo jeszcze więcej, nie? Rozumiem. No i to jest ten zakres pracy tej sprężarki. Ona po prostu zwiększa i zmniejsza doładowanie, żeby je utrzymać według mapy. No i co teraz się dzieje? W momencie, kiedy jest turbo regenerowane, źle ma nastawione te elementy, czyli większość takich sprężarek, nie chcę mówić, że wszystkie, ale wszystkie, z którymi ja się spotkałem, ale ja jestem krótko w branży, to jest jakieś tam może jakieś 22 lata, więc generalnie może być, że jeszcze... Błąd pomiarowy. Błąd pomiarowy, tak. I teraz zobacz, masz takie turbo, no pompuję w złą stronę. Rzecz jest w tym, że ten ruch jest bardzo precyzyjny i wszyscy mówią, to wystarczy wyregulować. No ciekawe jak, zobacz, patrz na to. Tu masz, jeżeli masz to na samochodzie, tu masz dopływ oleju, tu. I jak masz regulować tę śrubkę i kiedy to będzie dobrze. To można mniej lub bardziej zepsuć, ale nie nastawić. I wiesz, i to po prostu tak to sobie działa. No i generalnie komputer cały zadaje ci, to pójdzie na maksa i czeka, aż się to turbo rozkręci. Ona z jakichś takich powodów się nie rozkręca, nie buduje boostu. No i generalnie, jak nie ma doładowania... Turbosprężarka to jest serce każdego turbo diesla. Nie istnieje diesel bez doładowania. To po prostu, ja wiem, że są takie wielkie tam Kaminsy 10-litrowe i one se jadą, ale ogólnie serce każdego turbo diesla to jest turbosprężarka. Ona musi być właśnie...
co najmniej taka, czyli co najmniej zrobiona przez, co najmniej zagenerowana przez producenta, który, wiesz, generalnie dał swój nowy środek i w celach oszczędnościowych używane te elementy prawdopodobnie. Okej, okay. I wyregulował to tak. I wyregulował tak samo jak fabrykę, nie? Okay. I zobaczysz, że generalnie no, dzisiaj się nie uda tego zrobić, bo zabrakło nam jakichś tam drobiazgów, to jest samochód nietypowy i nie ma do niego za bardzo czyli części. Robimy to part one i part two. No niestety, to na tym będziemy musieli zakończyć. Ale to może nawet lepiej, bo być może pojawią się jakieś pytania od widzów, no albo tak. Jakieś tam. Będziemy mogli tam jeszcze coś tam doprecyzować i w drugiej części założymy tą sprężarkę i zobaczymy, o ile to jest lepiej w porównaniu z tym, co było. Tak jest. Czyli za tydzień part two. Za tydzień zrobimy część. I być może odpowiemy na jakieś ciekawe komentarze. Na jakieś ciekawe komentarze, które się z pewnością pojawią, bo temat jest ciekawy i zobaczymy, jak to działa i dlaczego tak słabo. Tak. O, widzisz, wyglądają tak samo. Aha. Patrz, można by było stwierdzić tak na pierwszy rzut oka. No. Pierwszy rzut oka laika. Zobacz, tu jest ile wykręcona ta śruba. Zróbmy suma. A ile jest tu? 13 zwojów. nie, bez żartów. No, ale widać na oko, że jest dużo, jest różnica. To jest mniej. No. To jest 11. Tak, później wiesz... Zobacz, długość skoku. Ja wiem, że to jest regulacja, żeby regulować, ale zobacz, że tutaj jest skręcone, zobacz, prawie że trzy nitki, zobacz, a ile jest tutaj. Tu jest więcej zostało, no. No i teraz tak, podejrzewam, że historia jest taka, że nie ma i maka. No tam podejrzewam, wiesz, skoku takiego właściwego. No, dotąd schodzi i tutaj widzisz, to jest do tej śruby oporowej. No tak samo jak w tamtej, jak w tamtej, to jest co? Czyli tu będzie schodzić dalej, bo jest mniej tej śruby. To jest mniej śruby. Tak, więc to jest A jest tutaj śruby wystaje więcej, tak. Więc tak ale dalej. Ale no. Jest tu wystawione więcej. Więc no. Tak jakby zakres, w ogóle ta sztanga tak zwana ma no. Inny, z innego miejsca tak. Jakby zaczyna. Tak. Gdzieś, zobaczymy, czy... To jest hipoteoza wyłącznie i się zastanawiamy, czy to rzeczywiście tak jest, być może, czy ja się mylę. No zobacz, turbo jest piękne, bo tak jak ci mówiłem, jest wypiaskowane. Mhm. Tutaj wiesz, koło kompresji. Znaczy, słuchaj, to jest błędem, że ludzie uważają, czy sprężarka jest dobra, czy jest luz. Ma być luz, ponieważ to jest łożysko ślizgowe, nie kulkowe, więc ślizgowe łożysko. Jedyne, co nas może interesować, to luz poosiowy, który jest właściwie, mogę powiedzieć, że jest identyczny. Tu, czy tu, tak na oko oczywiście, to nie jest dobrą tego, no ale czuć, że jest podobnie. Że jest podobnie, nie? Okej. A jeśli jeżeli masz chęć, jeszcze tak chęć? No. Wyglądasz na takiego, co ma chęć? Ogromną, to poczekaj, wiesz co, jeszcze możemy zdjąć tą stronę wydechową. Muszę odkręcimy na szybkęsa. Wiesz, to turbo i tak jest do zrzutu. O, i to jest cała zmienna geometria. Jeszcze ci pokażę. No. Co to na pewno widziałeś nie raz. To mi się troszkę rozsypało. To są właśnie te... Włączę światełko. Wariatory od zmiennej fazy. Tu nie jest dużo nagaru. Często się zdarza, że te sprężarki... Tutaj oblepia nagar i one nie są w stanie pracować prawidłowo, nie? Okej, okay, teraz to. Ten siłownik, zobacz. No. Ten siłownik, tym ramionkiem małym. Aha, rusza tym. Tak. Okej. Okay. I mamy tu wirnik. Zawsze tam jest taka, że to jest wirnik, a to jest koło kompresji, nie? To są dla purystów. No zobacz, to jest wszystko dobre. Widzisz, on nie jest nadpalony. One jest w dobrym stanie, ładnym. Nic mu się kompletnie nie stało. Dobra, i teraz powiedz mi. O czym decyduje tutaj to coś? Patrz. No. To musimy, żeby to zrobić, to musielibyśmy się jeszcze troszkę do tego dobrać, żeby ci to dokładnie pokazać. Mhm. Chyba, że tu zaświecisz. Dobra. Widzisz takie wychodzące te? Tak jest, widzę. Widzisz? Jest. Aha. Czyli to reguluje strumień spalin. Tak, jak odpalasz samochód. Cwaniaki. Tak. Zobacz, to jeszcze raz. Odpalasz samochód, tak. To co pokazywałem, to pójdzie w tą maksymalną stronę. No i tu, to jest teraz bardzo ważne, dokąd to pójdzie, to jest nastawione właśnie na tej śrubie oporowej, zderzakowej.
Tak? Mhm. Czyli to jakby decyduje o tym, jak głęboko to pójdzie. Mhm. Widzisz? Czyli ten ruch, tak? Gdzie to ma być? I to ma być tak idealnie utrafione, żeby tak jak wyjdą spaliny z tej, z tej kierownicy, żeby trafiły w sam brzeg tego turbo. Okej. Okay. Wirnika, żeby go... Łopatki. Czyli, tak, czyli żeby jak największe ramię siły było od tego. Aha. Po pierwsze zmniejsza się szczelina przepływu, patrz, tutaj, szczelina przepływu się zmniejsza praktycznie do zamknięcia, ale jak wiemy, że jak tak jak w wężu ogrodowym, jak masz pełny przepływ, to leci blisko. Jak zamkniesz połowę palcem, to leci... Daleko. Tak, i to jest to wykorzystane. I to próbuje jak najszybciej rozkręcić turbo. To na tym polega zmienna geometria, tak? Zmienna geometria, czyli, ale nie zmienna geometria łopatek turbiny. Nie, tu jest stała geometria. No właśnie, to nie, że łopatki się ruszają. Nie. To jest te variable nozle, nie? Okay. Że to jest właśnie ta regulacja, nie? Że właśnie to powoduje. On nie ma zaworu upustowego, takie turbo, bo nie potrzebuje. Mhm. Ono po prostu zmniejsza ilość spalin, która napędza ciepłą stronę i kieruje te spaliny, wiesz, do wyjścia. Nie? Fascynujące, ciekawe. I to jest, no, ale ja nie o tym. Posłuchaj, teraz tak. I podejrzewam, że ten zespół to nawet pewnie by może jakoś tam działał, nie? Ten tutaj. No ale sam widziałeś, na czym rzecz polega. No on nie chce działać. Czyli w drugiej części zakładamy seryjną turbinę. To jest to. Tamtą. Na dobrą sprawę te dwa zespoły to jest maszyna przepływowa, jak mówili na termodynamice. Mhm. No i ta, że tak powiem, maszyna przepływowa generalnie one są takie same. Mhm. Różni je tak naprawdę albo materiał, z którego to zostało wykonane, wiesz, znaczy jakby geometria już, taki jakby zarys geometryczny tych śmigieł, być może tu coś nie pasuje, być może to nie jest jakiś my friend Chińczyk, źle to odwzorował po prostu ten wirnik i on nie jest dokładnie taki, jak powinien być, bądź jest jakiś problem tutaj. Z regulacją tego. Bądź też z wykonaniem. Mhm. No bo jak widzisz, to jest dość proste. Tak jakbyś komuś powiedział, panie, no tu leci takim małym tym, rozpędza to turbinę, jak ona już, jak już tego, no to po prostu idzie większy przepływ i utrzymuje tylko, tak? I jest ciśnienie zbudowane boost. Na tym. Jest zbudowany boost, no bo boost skąd się weźmie? Weźmie się stąd, że to osiągnie maksymalną, musi osiągnąć prędkość obrotową. No mówię, to jest, żeby, no to z mapy oczywiście kompresora wynika, ale powiedzmy do 150 tysięcy obrotów musi się to rozkręcić. Mhm. Błyskawicznie. Mhm. Wiesz, to nawet słychać czasem w dieselach, że wiesz, jest to po prostu taki ułamek sekundy, w której to startuje. Mhm. A to jest turbo małych rozmiarach, bardzo malutkie, więc ono nie ma prawa tak słabo wstawać. Okej. Okay. Także ciąg dalszy po przerwie. Tak jest. Pozdrawiam widzów i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Druga część turbo już niedługo. No po prostu znowu. I zadawajcie pytania w komentarzach. Tak, coś możemy tu, prawda, jakby doprecyzować, nie? Tak jest. Trzymajcie się. No, dziękujemy.